Także dobra, cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku z gospodarstwa rolnego Łyskowo. Dzisiaj sobie kosimy, dzisiaj jest pierwszy wypad na żniwa. Także dzisiaj lecimy sobie na owies. Lecimy na owies, na dwa kombajny. Także będzie grubo. Ano jedzie John Deere 9 640 WTS, którym będziemy dzisiaj kosić. Miało być więcej przyczepu, ale tylko nie Holanda przeprowadziłem z przyczepą. Wiesz, w międzyczasie drugiego aha, dobra. Dobra, leć tu. Oczywiście nas łamatniemy, bo mamy prasę, także. A nie, to sobie mogę złożyć. Chyba jest na słomę ustawione, ale. Sypie, sypie. Że nie wiem, czy tylko to pole będziemy kosić, zobaczymy. Znaczy, oczywiście na inspektorze to się nazywa unkown. Tak naprawdę to jest oat, czyli owies. A i zbiorniku jest niebieskie. Nie wiem dlaczego. Ja dlaczego to się tak. Przynajmniej ja tak mam. A i co robią ciągniki, no? Oni tutaj sobie aktualnie orają. Ten ma tutaj to pole do zaorania, gdzieś końcówka jest. Także może pół godzinki ma zaorane niecałe. To całe się zaorałem na dwa ciągniki. Od 18 orałem, a jest 19. Tutaj drugi sobie John Deere'a, dopiero puszczony był. Może sobie to spokojnie będzie orał. A my lecimy do kombajnów. Mam chęć 15, gram w 15, mam chęć gram 17, także no. Ale oczywiście z 15, z 17 mam odcinki. Jeszcze ten mam nagrany, a najwyżej się później dogra, zobaczymy no. A chcę trochę do sery z GR-u znowu pociągnąć, bo. Achtung po niemiecku, uwaga, coś tam psało. Sieczkarnię z tyłu złożymy, bo woza ma być rozłożona. Jak na słomę tniemy. Ja sobie rozłożyłem, bo myślę, że na ścieżkę będziemy cieli, ale. Czy teraz się można było to na ścieżkę ciąć, a inne pole na słomę. Trochę tam do tych chwilek potrzebuję słowa. Z pola może dwóch. Jeszcze tak z, może z dwa pola mniejsze na słomę i będzie gitara, nie? Że chcę się w 20 minut uwinąć tym polem. Jak nie, to mam jeszcze zaplanowane jeszcze jedno pole. No. Także wiecie. Głównie na live'a jak będziemy ciągnąć tą serię, no bo. Będzie żniwa owsa. Orki też będą na kanale, także już mam nawet pole zaplanowane, także
Oni sobie na razie na pracowniku sami orają. Wiem, chamską się wepchałem, ale... On ma większy header po prostu i ma więcej procent, bo ja mam 70, a on ma, kurczę, 90, nie? Stój, baranie. A on mi w sumie pomógł. On ma 93, ja mam 84, także ja też daleko nie zajadę, no ale... Widzicie, nawet kółka nie robimy, a już pełny zbiornik. No. Nie dojadę, chociaż bym chciał się tak na prosto przyczynić. Nie da rady. Ile tam ma New Holland? Stop latent. Kurczę, no ja też mam 100%. Nie wiem jak to zrobić. O, wiem, już wiem. Rułę z John Dirata. Tego dokosimy. Dobra, jest pełny. O, tak sobie on tu ora. No za pięknie ta autotraktor jest oczywiście, jak widać. Tylko że mu czasem bóg poskoczył i tak trochę dziwnie to wygląda, no. Temu to trochę lepiej idzie. Także lecimy, pierwszy wysyp. 16 ton na przyczepie mamy. Będziemy mieli ogólnie. Że co, oni sobie chwilę sami pokoszą, a ja pojadę szybko się wtedy wysypać, nie? No bo myślałem, no, blisko jest nawet pole, no to na, jeden, na jedną przyczepę się wyrobi, nie? Nie, bo po sobie wind... A zory leci żółte, nie? A na przyczepie pokazuje się niebieskie, jak widzicie. Nie wiem dlaczego tak. Nie, no tam gdzieś na górce będę się sypał po prostu, wysypywał te zboże na jednej łące, no i będziemy potem tylko zbierać, nie? Dobra. Także pozwólcie, że ja tu szybko nie przejadę. Kurwa, jednak trzeba nam kochać. Albo nie, nie będzie trzeba. Puszczę John Deere na chwilę, a ja sobie w międzyczasie poczekaj chwilę, a on sobie doleci do końca, nie? I będę wtedy tak przejechać sobie szybko do New Holanda. To jest myśl. Złota myśl. Da się go w ogóle puścić? Tak, da się. Także sobie tak będzie tu po rusku, nie po rusku, ale za ora, nie? Temu tam trochę lepiej idzie, ale... Myślałem, że te krzaczki są przejezdne, no ale... Mówię, przeskoczę że szybko przez krzaczki i będę, nie? A tu do dupa. Aha, bo nie ma tej opcji włączonej, zapomniałem. W New Holandzie nie włączyłem prędzej, no to w Żądierze też nie włączyłem. Czy lepiej naokoło jechać, nie wiem.
Nie, na miejscu poczekam sobie chwilę. On już jest tutaj. Muszę tylko, żeby on sobie stąd ucieknie. To jest najważniejsze, żeby on sobie stąd już pojechał i... Jakby te krzaczki były przez nie, to elegancko przycofnął, a tak to dupa, nie? A z tego to trochę będzie, no. Bo John Deere już masz 30%, prawie 25%. A i... Owiec się nie ugniata, jakbyście chcieli wiedzieć. Taka jedna rzecz. Owiec się nie ugniata, bo to jest uprawa dodatkowa. Czemu stać w miejscu, że jakiegoś kumy? Chcesz, byś tu jechał. No dobra, nie, to nie. No, bo jak ja będę miał tutaj 16 ton za 4, 5 ton się dosypie i będzie pełna przyczepa, także no. Nakrycie chłuby. Czekaj, może mam. Altra. Mam. Mam teraz ładnie. Ja pierdzielę, jak ty długo sypiesz. Dobra, cio, bo już mam. Masz puste. Ej, no co jest? No. Zapuszczę mi się wziąć. No leć. A czemu on nie jedzie? A ja? No, klikam high i czemu nie jedziesz? Nie wiem. Coś się popsuło. Nigdy nie może być dobrze, tylko myślę, że to zawsze coś płaci. Nie, no ja sobie będę kościół za chwilę. Także nie, no luz, luz, ja będę kościół zaraz. Tylko muszę tutaj... kombajn ogarnąć, żeby on kosił sobie sam, no nie? A my sobie wsiądziemy do nich Holandę i chwilę sobie pokosimy.
Nie wiem, co się stanęło. Ale no dobra. Poradzimy sobie i tak. Ja nie wiem, gdzie zrobić tą kupę. A tutaj na tej łące. Ctrl L. R, sorry. Ja sobie to po odcinku sprawdzę. To tam jest czy nie jest? Bo jak straciłem 27 ton, to... dupę z tym. Będziemy na skup wozić, ale na skup jest daleko strasznie. Nie, wy coś, ale Jandir ma 70%, no. Co to przejechałem? Kuku. Dobra. Czy to nam weszło, ale po co? O, już prawie kontrol, także elegancko. Ja tu nie wiem, czemu on w ogóle stoi. Ale już naprawiamy, albo pewnie w potasarom był, ale to nieważne. A my lecimy szybciutko skasić jeszcze ostatni zbiornik. O, teraz może? Może bym sobie pas resetował, to by działało, no ale no dobra, już nie będę resetował, bo nie opłaca się. A ja po tym odcinku zaraz kończę grać, także no, nie opłaca się resetować na te 5 minut. Już za chwilę nie Holandę, bo koszę szybciutko. My szybko skacimy sobie na 2, no to pojadę jeszcze na inne pole, ale no to tak wyszło, że... że no. Dobra. Dobra, także szybko lecimy, bo to co? Szybko trzeba nakończyć ten zbiornik i trzeba kończyć odcinek. I będzie gitara, rarara. Mniejsza mapa, mniejsze pole, ale coś wydaje, że... czy mapa wielkości taka sama ma, nie? Tylko, że jest po prostu więcej pól, nie? I mniejszych, no. A mówię... będzie wszystko działać, to szybko, elegancko skosimy dwa pola. Jedno pole, przynajmniej. Mówię szybko na dwa kombajny, polecimy, to się szybko skosi, a tu jak widać, dupa węża. Nie, może jakby zresetował. W
sensie save'a zrestartował, to może by działało, wiecie? Nie wiem, bo jak był pełny, to ja włączyłem H i coś się ścięło z Nicholandem. Nie Holand, Jonderem trochę poprosimy. 5 minut chociaż. Nie Holand już by się dawno wykręcił, tylko że to jest Jonder i on nie ma takiego szkrętu dobrego. A bo wiecie, za na dół zjedziemy, będzie koniec chyba odcinka. Bo za odcinkę to dużo więcej czasu, a na odcinku mam wyznaczony czas 20-25 minut i muszę się w tym czasie wyrobić, nie? Z daną robotą także, no. Także pół pola mamy skoszony, także dobrze, nie? Bo jak gdyby się nie rozwalnił Holland, to... Wszystko działało elegancko i szybko by poszło żniwa. No bo by szybko poszło, no. A to cyk, cyk, cyk i już by było skoszone, tak? Jeszcze chciałem na jeden kościć, bo to też długo by schodziło. Widzicie, mamy 22 minuty odcinka, nawet nie wiem kiedy to zleciało. A sobie tędy przelecimy, będziemy mieli te 5-6 ton. Mogę to skosić, ale to jest 10 minut jeszcze by zeszło z tym kombajnem. Serio, sunflower? Słonecznik? Serio. Wtedy, kiedy ja nie mam słonecznika, oni chcą słonecznik. To jest... bezsenny sło. Także co, no będziemy powoli kończyć, nie? No taki kawałek mi został, no to jest na 5-6 minut koszenia. I ja sobie to teraz po odcinku skoszę szybko i wtedy zapiszę save'a dopiero. Także co, ja myślę, że to było na tyle z tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, ocenijcie kanał. No to już prawie skończył, jak widać. Tylko taki kawałeczek mu został, no to jest 3 przejazdy pługiem praktycznie. Ten drugi, no... zapieprzył, no i... no, musiał mu poprzeczniaki porobić, ale no nie chce się, no nie chce mi się. Dobra, tak go puszczę i chora. Jeżeli widać pracownicy z pługami, to też prawie skończyli ten, to jeden przejazd, no. No i tam jeszcze nawrót, no to wiadomo, no to dwa przejazdy i koniec pola. Także co, ja myślę, że to było na coś z tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, czekajcie na kolejne odcineczki, także... no, na razie. Byle tylko do grudnia, bo potem fajnie wychodzi to 19, to będziemy grali. Na razie.